Solidarność z różańcem. Członkowie Kolejarskiej Solidarności z Łodzi otrzymają różańce, na których będą modlić się za Polskę. Życie religijne i wiara to nie tylko sprawa indywidualna, ale także społeczna, mająca istotne znaczenie dla naszej pracy, rodzin, dla związku, mówi naszemu dziennikowi Włodzimierz Janiak z łódzkiej Solidarności. Knebel na uczelniach. Grożąc karami dyscyplinarnymi, knebluje się debatę akademicką, alarmują naukowcy. Chodzi o skandaliczne stanowisko Prezydium Rektorów Polskich Szkół Wyższych. Rektorzy domagają się, aby karać tych naukowców, którzy krytykują ideologię LGBT. Schody do piekła. Nowy cykl naszego dziennika o ubeckich katowniach. Tym razem ubeckie katownie Rzeszowa. Okrutne metody represji polskich patriotów, opisuje Mirosław Surdej. Święty Michał Archanioł w Rabce. Modląc się za przyczyną świętego Michała Archanioła, wierni z Rabki doznają uzdrowień fizycznych i duchowych uwolnień. Niezwykłą historię powstania repliki groty z Gargano opisuje nasz dziennik. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej Prasy Polskiej. I te protesty, proszę Państwa, niedokończone. Że protest jest niedokończony właśnie. Protest jest niedokończony. Także papież to mówi. Kochaj swoich wrogów. Z narodem. Także proszę Państwa, co tutaj papież mówi? Będziemy omawiać. Kochaj swoich wrogów. Porównajmy naukę Jezusa Chrystusa z papieżem, które prześladowało ludzi o innych poglądach religijnych. Tak jak i w Białymstoku. Też, proszę Państwa, kamieniami, cegłówkami czy w Świadków Jehowy. To jest karygodne. Jezus mówi, ale ja Wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciołów Wasze. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. Także papież tu jeszcze wiesz, przynajmniej na Jezusa się powołuje, proszę Państwa. I módlcie się za tych, którzy wam złość wyrządzają, posadują was. Tak, przecież nie jest to zupełnie inny duch od ducha papieska. Bóg stworzył nas z wolą, tak, aby każdy z nas mógł dokonywać indywidualnych wyborów dotyczących kwestii religijnych. Także proszę Państwa, to jest broszurka wydana przez adwentystów, ale pięknie napisali, bardzo ładnie i proszę się do tego stosować. Nie powinniśmy zmuszać ludzi, by wierzyli tak jak my. Wszyscy powinni mieć prawo do oddawania Bogu czci zgodnie ze swoimi sumieniem i przekonaniem. Czy nie jest to tak jak apostoł Paweł mówi, widziałem też obraz, ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Otóż to, co wy czcicie, nie znacie, to ja wam głoszę. Czy nie jest to rażącym odstępstwem od zasad wolności religijnej, gdy kara pozbawienia wolności, tortury i miecz są używane, by wymuszać posłuszeństwo w kwestii wiary. To jest błąd Kościoła katolickiego. Oni teraz mówią, że Chrystusa naśladują. Kłamstwo Kościoła katolickiego i pedofilia w Kościele. Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś. Witam i pozdrawiam rodzinę Radia Maryja już w piątek 27 września. Zapraszam Państwa do tego, by spędzić ten dzień razem z Radiem Maryja. Na początku uczyńmy znak Krzyża Świętego, uświadamiając sobie. Istnieje olbrzymia różnica między zabijaniem swoich wrogów, a kochaniem ich. Boże dzieci będą kochać swoich wrogów, czyli Boże dzieci będą kochać swoich wrogów, tak jak Jezus Chrystus, bo Boże dzieci będą naśladowały Jezusa Chrystusa. Więc widzisz, ile ciekawych rzeczy tu mamy.